Mężczyźni są w kryzysie. Taką wiadomość można usłyszeć z wielu źródeł. Można o tym przeczytać w wielu artykułach prasowych, w wielu książkach. Mężczyźni nie umieją czuć, nie mają kontaktu z uczuciami. Mężczyźni nie umieją budować bliskich, intymnych relacji, które trwałyby długo. Mężczyźni nie wiedzą, czego chcą. To wszystko jest prawda, ale moim zdaniem takie postawienie sprawy nie dociera do rdzenia problemu, z którym borykają się współcześnie mężczyźni. Moim zdaniem ten rdzeń polega na tym, że nie umiemy stosować siły, że albo większość mężczyzn jest od siły odcięta i nie ma do niej dostępu, albo też siła nami powoduje, a nie my dysponujemy naszą siłą. Żyjemy też w świecie, w którym mało jest przykładów używania siły, która nie byłaby nadużywaniem siły, czyli przemocą. Od 15 lat prowadzę warsztaty dla mężczyzn. Zacząłem je prowadzić z potrzeby własnej, ale też z odruchu serca. To był czas, kiedy zorientowałem się, że mam dużo lepsze relacje z kobietami niż z mężczyznami, że mężczyźni irytują mnie albo się ich boję, że bardzo często nie rozumiem zachowań i reakcji mężczyzn. Uświadomiłem sobie, że skoro nie lubię mężczyzn za bardzo, a sam jestem mężczyzną, to chyba nie lubię za bardzo siebie. I że też nie do końca siebie rozumiem. Wtedy postanowiłem to zmienić. Zacząłem szukać jakiegoś warsztatu rozwoju osobistego, który byłby adresowany do mężczyzn, gdzie mógłbym dowiedzieć się więcej o innych mężczyznach, o sobie. No ale okazało się, że takich warsztatów nie ma. Że są najróżniejsze, ale nie takie. Nie dla mężczyzn, nie o mężczyznach. Więc postanowiłem zrobić je sam. I w konfrontacji, w kontakcie z grupami mężczyzn odkrywać siebie, ich, naszą męskość i źródła naszych problemów. Podczas tych warsztatów dość szybko zorientowałem się, że wszyscy mamy bardzo podobne problemy i że wciąż i wciąż od nowa popełniamy te same błędy. Albo się zapracowujemy, narażając na szwank swoje zdrowie, a często i życie, albo popadamy w marazm i nie chce nam się nawet przybić gwoździa całymi tygodniami czy miesiącami we własnym domu. Zorientowałem się, że większość mężczyzn żyje wedle zewnętrznych standardów, wzorców męskości, wzorców sukcesu, że uganiamy się za tym, żeby budować swoją pozycję społeczną, zarabiać więcej, mieć większe samochody, większe domy, bo to nam daje prestiż. Zorientowałem się też, że większość mężczyzn realizuje te zewnętrzne wobec siebie plany i wzorce, tak naprawdę nie chcąc ich realizować, że urzeczywistniamy różne projekty, których tak naprawdę w głębi serca nie chcemy urzeczywistniać, że większość mężczyzn nie dysponuje swoim życiem, że życie większości mężczyzn jest poddane tym zewnętrznym presjom, modelom i standardom. I wtedy, kiedy tak się dzieje, równocześnie jesteśmy od środka poddani bardzo zjadliwemu, złośliwemu, krytycznemu głosowi, który wciąż nam każe starać się bardziej, próbować wciąż robić coś lepiej, doskonalej, a równocześnie, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy się starali, to głos nam mówi, że jesteśmy do niczego, że to, co osiągnęliśmy, jest niczym, że właściwie nasze życie nie ma żadnej wartości i nie ma powodu, żebyśmy mieli żyć. Wielu mężczyzn w tej sytuacji, kiedy napotyka na zewnętrzne problemy, przeszkody, bardzo łatwo traci panowanie nad sobą. Wybuchamy. Jesteśmy wściekli.
Później się tego wstydzimy. Wtedy też niechcący, nie wiedząc nawet, nieświadomie, kiedy wybuchamy, stajemy się sprawcami przemocy. Ale jest też tak, że wielu mężczyzn robi to z rozmysłem. Czy tak musi być? Dlaczego tak się dzieje? Zacząłem siebie pytać i chciałem to odkryć. I na trop odpowiedzi na to pytanie wpadłem na jednym z warsztatów. To był taki warsztat, podczas którego robiliśmy z mężczyznami, uczestnikami, dość trudne ćwiczenie, trudne zadanie. Udało się je zrobić, wszystko poszło super. Ale po zrobieniu tego zadania jeden z uczestników zaatakował mnie. Oskarżył mnie o to, że go zostawiłem w trakcie tego poprzedniego zadania, że o niego nie zadbałem, że musiał sobie radzić z czymś, co przekraczało jego możliwości, że czuł się w tym zostawiony i bezradny. Jakby ten rodzaj powiązania wewnętrznej bezradności z zewnętrznym, bardzo gwałtownym atakiem przyciągnął moją uwagę. Zacząłem badać, co jest w tle tego ataku. No i okazało się, że w tle tego ataku jest doświadczenie z dzieciństwa. Ten mężczyzna, kiedy był w 4. czy 5. klasie podstawówki, został przeniesiony do nowej szkoły, bo jego rodzice przeprowadzili się w inne miejsce. Został przeniesiony ze szkoły, w której czuł się bezpiecznie, gdzie miał swoich kolegów, środowisko, było mu dobrze, do kompletnie nowego miejsca, gdzie był nowym, obcym, gdzie musiał walczyć o swoją pozycję, gdzie spotkał się z bardzo przemocowym otoczeniem. A na dodatek jego rodzice w tym nowym miejscu mieli swoje dorosłe problemy, którymi byli kompletnie pochłonięci i zostawili go w tej sytuacji. No i od tego czasu ten mężczyzna, jeżeli napotykał na jakąkolwiek sytuację, bo powiedział mi o tym, badaliśmy to, w której mógłby zostać upokorzony albo czułby, że może przegrać, przechodził natychmiast do ataku. Ta praca z tym mężczyzną na tamtym warsztacie wywołała różne reakcje wśród pozostałych uczestników. Większość mężczyzn była bardzo poruszona, właściwie wszyscy. Niektórzy płakali, tak, 1/3 sali, a było też kilku, którzy byli wściekli. Którzy byli wściekli, zwłaszcza na tych, którzy płaczą. No i ta konfiguracja sali, jak się za chwilę później zorientowałem, odzwierciedla jakby wewnętrzną konfigurację nas, mężczyzn, z którą się zmagamy i borykamy na co dzień. Zapytałem uczestników, co czują, co się dzieje, dlaczego niektórzy płaczą, inni są wściekli, o co chodzi. No i wtedy zaczęli opowiadać swoje historie, przez które przeszli w dzieciństwie albo w wieku 10 lat. Jeden z tych mężczyzn opowiedział historię o tym, jak w parku został napadnięty przez grupę starszych chłopaków, którzy go pobili, ograbili, a na dodatek upokorzyli go w obecności jego kolegów. Kiedy zapytałem go, czego wtedy najbardziej pragnął, o czym marzył, to on odpowiedział mi: oddać im, naprawdę im przyłożyć, być taki jak oni. I wtedy ja zorientowałem się, że to jest coś bardzo ważnego, że w tym momencie, w którym chłopiec, upokorzony chłopiec, staje po stronie sprawcy przemocy, tego, kto go upokorzył, chce być twardy, chce być silny, żeby mu oddać, to staje się taki jak on, jak ten sprawca. Kulturowo mówi się, że chłopcy potrzebują utwardzania, żeby stać się mężczyznami, żeby być prawdziwymi wojownikami. Moim zdaniem to jest kompletne nieporozumienie. Moim zdaniem wojownik, i kulturowo też wojownik, to jest ktoś, kto staje po stronie słabszego. Ten, kto chroni, ten, kto nie staje po stronie silniejszego przeciwko słabszemu. A upokorzony chłopiec
staje po stronie twardziela, chce być twardzielem, po to, żeby już nigdy nie zostać upokorzonym. I wtedy zwraca się przeciwko sobie, nienawidzi swojej słabości, nienawidzi swojej miękkości, bo w jego odczuciu, w jego doświadczeniu to właśnie przez tą miękkość został upokorzony. Z punktu widzenia twardziela, ten miękki ktoś w nim to mazgaj. Więc twardziel będzie robił wszystko, żeby nie być mazgajem. Ale mazgaj nie znika. On dalej jest w naszym wnętrzu. Tyle, że stłumiony i ukryty. I twardziel, który jest na zewnątrz, doskonale wie, że w środku jest mazgaj. I musi wciąż od nowa udowadniać, jakim jest twardzielem. Żeby przypadkiem inni go nie upokorzyli. Ten proces takiego wewnętrznego rozszczepienia w chłopcu, a później w mężczyźnie, bo trwa to przez wiele lat, ma jeszcze bardziej dramatyczny przebieg, kiedy sprawcą nadużycia, tym, kto upokarza, jest ktoś bliski, rodzic, ojciec zwłaszcza. Słyszałem dziesiątki, setki wręcz opowieści o tym, jak mężczyźni mówili mi, że kiedy byli nastolatkami, to ślubowali sobie, przysięgali sobie, że nie będą tacy jak on. To znaczy tacy jak ojciec, jak ten, kto ich upokarzał, jak ten, kto poddał ich przemocy, obróbce. Chłopiec wtedy, kiedy wyrzeka się przemocy, tego wzorca przemocowego, wyrzeka się również swojej siły. Bo ojciec jest wzorcem męskości. W związku z tym chłopiec mówi, nie będę nigdy mężczyzną. Nie rozróżnia siły i nadużycia siły przemocy. Więc pozbawia się siły też. Wtedy pozbawia się możliwości dokonywania zmian w życiu, bronienia swojej wartości. Jest nijaki. Ma problem z tym, żeby mocno stawać po swojej stronie. A równocześnie ta siła, którą odciął, znowu nie znika, tak jak w poprzednim przypadku, tylko jest stłumiona i w tle. W związku z tym, kiedy chłopiec czy już mężczyzna napotyka na trudną sytuację i nie radzi sobie, to ta siła wyskakuje z tła. I wtedy chłopiec staje się sprawcą przemocy. Nagle zachowuje się jak swój ojciec, a później się tego wstydzi i ma sobie za złe, że był słaby i zachował się tak jak sprawca przemocy. Ta konfiguracja między twardzielem i mazgajem w nas przenosi się przez pokolenia. Pamiętam mężczyznę, który powiedział mi, że pierwszy raz rozpłakał się w obecności swojego ojca, jak był dobrze po 30, a rozpłakał się z bezsilności, że nie może do swojego ojca dotrzeć, dogadać się z nim, bo tamten zupełnie odrzuca to, co ten młody mężczyzna miał do powiedzenia. I kiedy się rozpłakał, to jego ojciec powiedział do niego: okej, no dobrze, posłucham to, co masz mi do powiedzenia. Ciągle masz jakieś pretensje do mnie, ciągle masz jakieś żale. Nie wiem, o co ci chodzi. To jest dla mnie naprawdę trudne. Okej, no powiedz mi, o co ci chodzi, ale mów krótko. Okej. I wtedy ten młody mężczyzna powiedział swojemu ojcu, co z nim przeszedł w dzieciństwie, jak bardzo się go bał, jak bardzo był przerażony, jak bardzo było mu trudno, kiedy ojciec się wściekał na niego albo go bił. I wtedy ojciec popatrzył kompletnie zdziwiony, podobno, na swojego syna i powiedział do niego tak. No, co ty nie wiesz, że jak ja krzyczę, to znaczy, że z czymś sobie nie radzę? Dobra wiadomość jest taka,
że to można zmienić, że to da się zrobić. Trochę mniej dobra jest taka, że to wymaga wysiłku, rozwijania świadomości wokół tej wewnętrznej konfiguracji, wokół tego, czym jest siła, jak jej używać w nieprzemocowy sposób. To jest długi proces. Jest w nim wiele kroków, ale każda zmiana na lepsze, uważam, jest lepsza niż brak jakiejkolwiek zmiany. Ten proces polega głównie na tym, żeby twardziel i mazgaj we mnie przestali się nienawidzieć, przestali się zwalczać, bo sobie nawzajem przeszkadzają. Żeby zaczęli ze sobą współpracować, tolerować najpierw swoją obecność, a później, żeby nawiązali dialog, żeby zaczęła następować między nimi wymiana. Ta wymiana ich zmienia. Twardziel pod wpływem mazgaja zaczyna mięknąć i krok po kroku zamienia się we wrażliwego wojownika, który umie dysponować swoją siłą wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wpada w przemoc. Z kolei mazgaj nabiera odwagi, bo jest z nim twardziel i zaczyna mieć odwagę czuć, zaczyna mieć odwagę mieć marzenia, a co więcej, zaczyna mieć odwagę wcielać je w życie, wyrażać je. Ten proces powoduje, że twardziel i mazgaj zbliżają się do siebie coraz bardziej, aż się stapiają i stają się jednym mężczyzną. Jednym mężczyzną, który wie, czego chce, który realizuje to i co więcej, realizuje to w taki sposób, że nie niszczy innych. Na koniec chciałbym się z Państwem podzielić przysłowiem, chińskim przysłowiem tej mojej wypowiedzi, które dla mnie osobiście wiele razy pomagało mi przechodzić te kolejne kroki tego procesu. Nawet tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku. I tu dodam od siebie, że jeden krok można zrobić. Dziękuję bardzo.